Puszczę, nie mieliśmy nawet w głowie, że będziemy razem. Oh, this new crazy mother. Siemanka, a wy oglądacie mój kanał Fanka. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo kończy nam się 2018 rok i to jest ostatni odcinek w tym roku. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że zrobimy coś, że wykorzystam was, bo będę odpowiadała na wasze pytania. Jest was już prawie 80 tysięcy ze mną, dlatego dzisiaj postanowiłam, że dowiecie się między innymi o tym, jak to jest mieć młodszego chłopaka o 3 lata, jak w ogóle powstał mój pomysł na kanał i wiele innych. Dlatego zaczynamy! Szybka zmiana miejsca, jest ze mną już tutaj Czarek. Dzień dobry, witam serdecznie. Przechodzimy do tych ciekawych pytań, ale co najważniejsze, jeśli jeszcze ty nie zasubskrybowałeś tego kanału, to kliknij przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Powiecie co, jest dużo więcej wyświetleń niż subskrybentów, co oznacza, że bardzo dużo widzów Ani nie subskrybuje kanału, a fajnie jakby subskrybowali, bo to byśmy, by Ania miała wiedzenie, by Ania wiedziała po prostu, kto ją subskrybuje, no i fajnie, nie? Więc teraz zróbcie to, macie 5, 4, 3, 2, 1. Udało się, lecimy, to zaczynamy. Pierwsze pytanie, czy pomysł na kanał był tylko twój? Masz jakieś inspiracje? To już zaczynam opowiadać. Pomysł w mojej głowie zrodził się po tym, gdy obejrzałam odcinek talk show prowadzony przez Ellen DeGeneres i tam było pokazane, jak Justin Bieber robi niespodziankę swojej fance, która po prostu pamiętam, że miała cały pokój obklejony wszystkimi jego zdjęciami. Też to tak, i dla mnie to było takie wow, że, no, że super, to jest w ogóle super sprawa, że znane jakieś osoby, po prostu idole kogoś mogą odwiedzać swoich fanów. Nie, marzenia ich. To jest... Tak. No i po prostu wiedziałam, że chcę zrobić takie coś w Polsce, to była taka na YouTubie, bo nie ma takiego czegoś na YouTubie, więc w ogóle po prostu chyba na całym świecie że... nie ma, to jest tak oryginalny content. A ona postanowiła, że zrobi cały kanał o tym. Tak, i tak śmieszna jeszcze sytuacja, bo pierwszy raz na wakacjach w Sopocie. I to było coś takiego, ja powiem. To było po prostu takie zabawne. Zszedł jakiś temat na właśnie kanały na YouTubie. My tam dopiero z Edim zaczęliśmy tworzyć ten kanał i tak pytam, Ania, ty nie chciałbyś mieć kanału na YouTubie? A Ania tak na spokojnie mówi, no wiesz co, chciałabym i w sumie to już mam pomysł i nazwę. Wtedy takie oczy, nie? Jak to, nie? Dlaczego ja o tym nie wiem? No i właśnie opowiedziała, że opierałby się na robieniu niespodzianek fanom pewnych gwiazd. A nazwa to by była Fanka od Anka i w ogóle tak, ja wtedy takie stwierdziłem, połączenie mojego wow, to jest genialny pomysł. I po prostu adekwatnie do kontentu całego, do pomysłu na kanał Fanka. Tak, ale ja wtedy od razu stwierdziłem, to jest genialny pomysł, robimy to. No i przez półtora roku pracowaliśmy, aby Ania chociażby się przełamała. To nie było od razu tak, że dobra, to ja sobie już teraz będę nagrywała na YouTube. I będę YouTuberką. To trwało ponad rok. Kolejne pytanie. Teraz Czarek, zastrzelę cię. Kto pierwszy powiedział kocham cię? No, oczywiście, że pamiętam. Wiem. I to byłem ja. To byłem ja, u Ani w domu. No i ja pamiętam. Wtedy się trochę speszyłem, ale dowiedziałem się później, że Ania to była przeszczęśliwa po prostu. Ja pamiętam, że ty gdzieś wychodziłeś, tak szybko tak powiedziałeś. Tak już na wychodne to było. No a ale ty, dobra, ale ty co, wtedy poszłaś na górę i tylko... O tak, tak. No. Często martwicie się o to, przeczytam pytanie, czy odczytujesz wszystkie wiadomości dotyczące niespodzianek? Tak, odczytuję je. Czasami Ania siedzi 2-3 godziny. Tak, po prostu czasami już mi oczy po prostu wysiadają. I ja wam zaprezentuję, jak to wygląda, ponieważ ja mam tutaj wasze wszystkie wiadomości i gdy wchodzę w jakąś wiadomość, to wy dopiero możecie zobaczyć, że ja to odczytałam, kiedy kliknę zezwól. A tego nie robię, bo najzwyczajniej później mi po prostu, jeśli już zezwolę, to mi przychodzi mnóstwo powiadomień, a tak to po prostu sobie tylko wchodzę na to, czytam i wychodzę. No i Ania zawsze wybiera tę osobę, tak, która opisała to tak jakby po prostu Ania chce nagrodzić tą osobę, która... jakby najbardziej się postarała i jednocześnie jest taką największą fanką bądź fanem. Tak. Wolisz spełniać marzenia kogoś czy własne? I mój kanał chyba jest połączeniem
bo mogę spełniać i wasze marzenia, i tym samym spełniam swoje marzenia. Także... To jest super, to jest genialne. Czy przeszkadza ci, że Czarek ma dużo występów daleko od domu? Nie przeszkadza mi, bo praktycznie na wszystkie pokazy jeździmy razem. Także... A nie jest asystentką. Tak. Wiecie, miałam brać ten udział w sztuczce ze skrzynią, ale się nie zmieściłam w skrzynie. Czy chodzisz na naukę śpiewu? Tak. Chodzę na naukę śpiewu od Była niedawna. Na trzecim treningu tak, wczoraj. Byłam już na trzech treningach. Chodzę do pana Bartka Cabonia. Jestem przeszczęśliwa, że wreszcie mogę tutaj działać w tym kierunku. Jednym z najlepszych nauczycieli w ogóle. To jest taka super opcja. No i Ania robi taki niesamowity progres. Pierwszy raz w życiu się uczy śpiewać. Ja to się cieszę niesamowicie. Także bardzo się cieszę, że współpracuję z Bartkiem. Mam nadzieję, że efekty będą super i będę działała dalej w tym kierunku. Teraz pytanie, które jest zadawane przez was najczęściej, czyli jak się poznałaś z Czarkiem? Opowiedz całą historię. Rzecz po prostu jak z bajki, jak z jakiegoś filmu, ponieważ jak wiecie, albo i nie wiecie, ja jestem iluzjonistą i występuję na przeróżnych imprezach i czaruję generalnie. Ania jest z Radomia, ja też jestem z Radomia. No i pewnego razu Ania miała wesele. Wesele swojego brata, tak? Które nie było w Radomiu. A, okej. Okay. No i tak się zdarzyło, że para młoda po prostu wynajęła mnie na własne wesele, żebym właśnie zaczarował. Żeby zrobił pokaz. I właśnie tak. No i robię pokaz. No wiecie, czaruję na scenie i tak dalej. No i patrzę, w pierwszym rzędzie stoi taka bardzo ładna dziewczyna, która mi się spodobała. W czerwonej sukience. A wiadomo, czerwona sukienka, po prostu jedyna taka się rzuciła w oczy. No i oczywiście robię sztuczkę. No i potrzebowałem asystentki. No i wypadło na Anię. Przyszła na środek, zrobiłem sztuczkę. Ania dostała brawa. Po pokazie coś tam jeszcze gadaliśmy. No i w sumie na tym się zakończyła nasza znajomość. Mhm. Wtedy. Ale okazało się, że Ania się przyjaźni z siostrą Ediego. Tak. Czyli mojego przyjaciela, z którym też czaruję. No i jakoś tak się zdarzyło, że po prostu byliśmy na kilku imprezach chyba razem, nie? Jakby zaczęliśmy się spotykać w tym samym towarzystwie. No i okazało się, że nadajemy na tych samych falach i okazało się, że są fale. Właśnie. A, nie opowiedziałem najciekawszego. Bo Ania najgłośniej biła brawo i po prostu krzyczała do wszystkich. To jest historia, którą sobie Czarek dopowiada. Nie, właśnie tak, Ania, twoja mama do tej pory mówi, że Ania to tam stała na środku. Nieprawda to jest, bo moja mama mówiła, specjalnie ci tak jejku, jaki fajny chłopak. Specjalnie ci moja mama tak mówi, żebyś po prostu było, żeby ci było miło. A tak wcale nie było. I teraz pytanie. Kto jest starszy? Ty czy Czarek? Ania jest starsza i niemało. Niemało, 3 lata. Ja powiem może, jest ciężko. jest bardzo tragicznie. Nie, w ogóle chyba my nie mieliśmy nawet w głowie, że będziemy razem. Zawsze powtarzałam mojej koleżance, która jest młodsza ode mnie, że weź noś, zainteresuj się tym Czarkiem, on taki fajny chłopak. Bo wiecie, ja wiedziałam, że po prostu jestem za stara dla niego. I mówię, no gdzie, no 3 lata może jako chłopaka, to nie będę sobie brała. I to w ogóle, wyobraźcie sobie, że przyjeżdża po was dziewczyna autem, bo wy nie macie prawka i jeszcze nie możecie prowadzić samochodu. Kamiocha. I pierwsze randki wyglądały tak, że to dziewczyna przyjeżdżała po chłopaka. Mimo tego, że byliśmy na tych samych falach, to nie wiedziałem właśnie, jakby bałem się, że się w jakiś sposób zbłaźnię, albo też nie chciałem ci pokazać, taki dojrzały, przytomny, bo jednak... Bo właśnie zawsze tak czułeś, że ja jestem jednak starsza, dojrzalsza. A tu jak się poznaliśmy, totalnie odwrotnie się okazało. Żaden chłopak, nawet starszy, właśnie nie zaimponował mi tak swoją, jakby nie było, dojrzałością. Widzieliście to? Ja pisałem maturę, Ania licencjat, nie? W ogóle całkowicie inne światy. Myślę, że to spowodowało, że po prostu miałem taki szybki okres dojrzewania, przyspieszyłem mega. I dzięki temu, że miałem starszą dziewczynę, wszedłem w to starsze towarzystwo i tak samo z Edim, który też jest starszy ode mnie o 9 lat. Po prostu jakby w tej dojrzałości troszeczkę wyprzedziłem swoich rówieśników. Nie ukrywajmy. Czarek ma 19 lat, a taki jak jest ogarnięty na swój wiek, no to
Jest niewielu takich. I to się jakie mega ceni, bo no tak, no do wszystkiego dochodzi sam. Utrzymujemy się sami. Także pomimo tej różnicy wieku po prostu myślę, że się super uzupełniamy. Tak, Ania ma studia, ja nie. No, 3 lata musiałem nadrobić, więc po prostu nie poszedłem na studia. Co ciekawe, jednak nasi znajomi to są całkowicie inne przedziały wiekowe. I idziemy do moich znajomych. Tak, i to ja się tak, wiecie, muszę trochę tak jakby przypominać sobie ten czas, na przykład, o kiedy szłam z tobą na studniówkę, no to ja już 3 lata temu miałam studniówkę, a tutaj jeszcze sobie na studniówkę poszłam. Ty znowu jak... Inne priorytety tak, w życiu do mojego towarzystwa przychodziłeś. A ja pamiętam początek. Pamiętałem bardzo te takie pierwsze spotkania z twoimi znajomymi ze studiów, kiedy wychodziliśmy do twojej grupki studentów. No ja totalnie byłem... No nie wiedziałem w ogóle, o czym mam zacząć rozmawiać. Ale myślę, że pokazałem sztuczki, tak złapaliśmy trochę tematów. No i się polubiłem za nieznajomymi. Ania czasami musi troszeczkę zejść ze swojego wieku. Bardzo tak, często muszę się podwyższyć. Myślę, że jeśli macie taką podobną sytuację, albo się zastanawiacie, to w ogóle nie jest żaden powód do tego, tak, to jest to żeby się do przeżycia, zastanawiać. No nie, no po prostu to jest okej. Okay. Właśnie, znajomi, jeśli chodzi o same początki, moje koleżanki jak mówiły, no gdzie, no ty będziesz z Czarkiem, 3 lata młodszym chłopaczkiem. A ja no co im miałam powiedzieć, no kurde, ale ja z tym chłopaczkiem się lepiej dogaduję niż ze wszystkimi innymi. W pewnym momencie to olałam te wszystkie opinie, że nie powinnam z tobą być. Ale też powiedz to o swoich znajomych. Ale wiecie, powiedz u mnie to było tak, że wow, szacun, nie jest starszy. No ja to nie miałem z tym problemu akurat. Najważniejsze jest to, że mamy wspólne pasje, wspólne cele, do których razem dążymy, że chcemy coś tworzyć razem. I myślę, że ta różnica wieku w ogóle w żadnym stopniu nam nie przeszkadza. No już powiedzieliśmy to kilka razy. No jesteśmy tego zdania. Jest super, naprawdę. Mega się chyba cieszymy z wyboru i uważam, że mam najlepszą dziewczynę, jaką mogłem kiedykolwiek trafić. Jak ci się podobał ten 18 rok? Bo chyba się tyle w twoim życiu zmieniło jak nigdy. Takie nowe rzeczy. Opowiedz o tym po prostu. Zmieniło się dla mnie praktycznie wszystko. Zmienił się mój sposób na życie. Wreszcie robię to, co mnie interesuje, to, co kocham. Nie żałuję... W żadnym procencie, że zdecydowałam się na to, aby założyć ten kanał, aby spróbować. I co? W tym roku obroniłam licencjat, w tym roku postanowiłam, że założę kanał. W tym roku... Zdobyłaś już w 3 miesiące prawie 80 tysięcy subów. Więc to jest dla mnie... Kilka milionów wyświetleń. Marzenie. Sztos. Chyba nie spodziewałaś się tego. Że po prostu... Wiecie co? Jak Ania założyła kanał tam kilka dni jeszcze przed tym, jak puściliśmy pierwszy odcinek, Ania tak tylko liczyła sobie, czy będzie miała 100 subskrypcji, tak. Jak cała rodzina ją zasubskrybuje. Tak, może z rodziny zasubskrybują, koleżanki, znajomi, to może będę miała 100 subskrypcji. Ale no, jesteście cudowni i po prostu dziękuję. Ania się wam. Tak zaskoczyła. Pamiętam, takie 1000 wyświetleń to było twoje marzenie. Co? Nagle patrzy 30 tysięcy wyświetleń, pierwszy film. Każdy kolejny coraz więcej, a teraz każdy film ponad 100 tysięcy wyświetleń. I super! I to mnie po prostu cieszy najbardziej i cieszę się, że wy się cieszycie. I w ogóle jaki przełom, Anka, jaki przełom z twoim śpiewaniem. Pierwszy Właśnie. Raz w życiu się odważyła zaśpiewać przed jakąkolwiek publicznością, a teraz pod każdy film kilka tysięcy osób ci pisze, jak ty niesamowicie śpiewasz. To jest jakiś kosmos, sztos. Że... Cieszę się bardzo. I ten rok był przełomowy, ale chcemy jeszcze bardziej rozwijać się, tak jest, działać dalej, także czekajcie. Dziękuję wam serdecznie za ten rok. Obiecuję, że w następnym będzie się działo jeszcze więcej, będą kolejne niespodzianki, ja będę się rozwijała i będzie tutaj jakiś sztos. Także see you. Subskrybujcie, daj rączkę. Do widzenia. Zakryjemy kanał. Do widzenia.